Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W przyszłym tygodniu do Polski dotrą niemieccy żołnierze, którzy będą obsługiwać wyrzutnie Patriot. Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, który zezwala żołnierzom Bundeswehry na stacjonowanie w Polsce. Pod koniec listopada na przewodów spadła rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Zginęły dwie osoby. Wówczas niemiecki rząd wyszedł z propozycją, by umieścić przy wschodniej granicy Polski i tym samym zewnętrznej granicy NATO systemy Patriot. Polska zaproponowała, by te przekazać Ukrainie, na co Niemcy nie wyraziły zgody. Ostatecznie Polska zgodziła się na umieszczenie Patriotów przy wschodniej granicy. Propozycja Polski o przekazaniu systemów Ukrainie również zostanie zrealizowana, bo taką deklarację złożył i Berlin, i Waszyngton. Niemieckie Patrioty zostaną umieszczone na Lubelszczyźnie. Resort obrony informował, że będzie to co najmniej 12 wyrzutni. Zostaną one wpięte w polski system dowodzenia. Niemieccy żołnierze, którzy będą obsługiwać systemy Patriot w przyszłym tygodniu, mają dotrzeć do Polski. Mowa tu o kilkuset żołnierzach. Ukraina broni Soledaru. Miasto nie zostało zdobyte przez wroga, wskazuje prezydent kraju. Tymczasem rośnie obawa, że Rosjanie mogą znów spróbować ataku od strony Białorusi. Machina propagandowa Putina ani na chwilę nie przestała działać. Rosyjska grupa Wagnera przekazała informację o przejęciu Soledaru. Miasto faktycznie jest całkowicie zniszczone przez okupanta. Walki tam jednak cały czas trwają, zapewnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ale kierunek doniecki się broni, a my bez wytchnienia nawet na jeden dzień robimy wszystko, by wzmocnić ukraińską obronę. Jak wskazuje wiceminister obrony kraju, właśnie w obwodzie donieckim wróg jest obecnie najbardziej aktywny. Przeciwnik nadal gromadzi wojska na terytorium Ukrainy, najprawdopodobniej w celu zdobycia inicjatywy strategicznej. W Soledarze, jak poinformował szef obwodu donieckiego, przebywa obecnie 559 cywilów, w tym 15 dzieci. Ich ewakuacja ze względu na toczące się walki jest niemożliwa. Tymczasem z premierem kraju spotkała się ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Dobra dyskusja z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem o tym, jak Stany Zjednoczone mogą pomóc wzmocnić sektor energetyczny Ukrainy teraz i na przyszłość. Działając szybko, aby pomóc Ukrainie oprzeć się rosyjskim atakom, wspieramy również ukraińską wizję bezpiecznego, przejrzystego i konkurencyjnego sektora energetycznego. Cały czas rośnie prawdopodobieństwo, że Ukraina znów może zostać zaatakowana od strony Białorusi. Kijów przygotowuje się na ten scenariusz. Wróg mógłby potencjalnie gromadzić wojska wzdłuż naszych północnych granic i przeprowadzać manewry tam, gdzie nasza brygada ma swoje obowiązki. Teraz szkolimy nasze mobilne jednostki strzeleckie. Ukraińscy dowódcy oceniają, że obecnie na Białorusi jest około 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Do użytku oddany został dziś 7 z 11 odcinków bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. System jest odpowiedzią na narastającą od 2021 roku presję migracyjną. W związku z brakiem dostaw kamer termowizyjnych opóźnia się koniec prac nad barierą elektroniczną na granicy z Białorusią. Obecnie działa ona na długości 127 km. Dziś odebrany został 7 z 11 odcinków systemu. To odcinek w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Płaskiej o długości 19,7 km. Znajduje się na nim ponad 300 kamer termowizyjnych i dzienno-nocnych, wyjaśnia rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Aktualnie w ramach systemu działa blisko 2000 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały przesyłane są do Centrum Nadzoru w Białymstoku, które informuje o sytuacji na granicy patrole Straży Granicznej. Docelowo bariera elektroniczna ma monitorować ponad 200 km granicy polsko-białoruskiej. Obejmuje również te miejsca, których nie obejmuje zapora fizyczna, na przykład graniczne rzeki. Koszt bariery to około 343 milionów złotych. System powstał w odpowiedzi na narastającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim. Około 62% miejsc na oddziałach pediatrycznych jest zajętych. Dominują dzieci z chorobami wirusowymi, wskazywał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Znajdujemy się w szczycie zachorowań na infekcje wirusowe. Za zakażenie najczęściej odpowiadają albo grypa, albo wirus RSV. Ten okres, który jesteśmy w tej chwili, jest szczególnym. To jest okres popandemiczny, kiedy to dość dużą siłą w tej chwili ujawniły się choroby wirusowe i to szczególnie te, które dotyczą młodych ludzi. Resort zdrowia w grudniu informował o dużym obłożeniu oddziałów pediatrycznych, za co odpowiedzialna była kumulacja różnych zachorowań. Obecnie na oddziały pediatryczne nie przybywa już tak dużo dzieci jak wcześniej. W całym kraju na dzień dzisiejszy mamy zajętych około 62% miejsc w oddziałach pediatrycznych. Dominują właśnie dzieci z chorobami wirusowymi. Po tych danych można odnieść wrażenie, że liczba miejsc na oddziałach pediatrycznych jest niewystarczająca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tłumaczył, że jednym z czynników determinujących są kadry, czyli lekarze pediatrii. Mamy w naszym kraju na dzień dzisiejszy czynnie wykonujących zawód. To jest ponad 15 tysięcy, to są dokładnie 15 267 lekarzy. Zdecydowana większość lekarzy pediatrów to osoby po 50 roku życia. Jednak, co podkreślał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, coraz więcej absolwentów kierunków medycznych wybiera specjalizację pediatryczną. Wzrostowy trend można zaobserwować zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła lewe faktury na ponad 21 milionów złotych. Sprawa dotyczy jednej z firm z branży spedycyjno-transportowej w Polsce. Przeprowadzona kontrola w firmie transportowej wykazała, że uczestniczyła ona w oszustwie podatkowym i fikcyjnym obrocie faktur. Spółka wykorzystała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 21 milionów złotych. Przedstawiała nieprawdę w deklaracjach podatkowych. Okazało się, że dostawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, a transakcje handlowe nie miały miejsca. Z tytułu fikcyjnych zakupów firma zawyżyła podatek i uchyliła się od zapłaty podatku VAT na ponad 4 miliona złotych. Krajowa Administracja Skarbowa zablokowała rachunki bankowe firmy i zabezpieczyła na poczet zaległości podatkowych prawie 5 milionów złotych. Wzrosły ceny biletów PKP Intercity. Wynika to między innymi z dynamicznej sytuacji na rynku energetycznym. Od wczoraj obowiązuje nowy cennik biletów PKP Intercity. Ma on zrekompensować wzrost kosztów działalności przewoźnika. Wynika to m.in. z rosnących kosztów energii elektrycznej z 500 milionów do 1,5 miliarda złotych. Mówił na antenie Radio Maryja redaktor Czesław Warsewicz, redaktor naczelny portalu nakolei.pl. Ekspert do spraw kolejnictwa dodał też, że PKP Intercity jest spółką prawa handlowego i musi budować rachunek ekonomiczny w oparciu o stabilny układ finansowy i rozwojowy. Oczywiście, no, każda podwyżka jest bolesna i to dotyka wielu osób, wielu podróżnych. Przy czym oczywiście jest tak, że to wpisuje się też w całość też tej sytuacji ogólnogospodarczej. Ceny energii bardzo znacząco podnoszą koszty funkcjonowania wszystkich przewoźników, operatorów kolejowych, no bo wiemy, że ta podwyżka cen biletów Intercity nie jest odosobniona. To dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów przewozowych na kolei. Kolej należy do jednego z bezpieczniejszych środków transportu, dlatego w ostatnim czasie PKP Intercity zaobserwowało wzrost zainteresowania swoją ofertą wśród pasażerów. Taki trend pozwala na stabilizację finansów firmy. Na pewno doświadczenie podróżnych ostatnich miesięcy, lat, poprawy oferty powoduje, że ta konkurencyjność była utrzymana, jest utrzymana i będzie wzrastała w stosunku do innych środków komunikacji, transportu. Zmiany w cenniku PKP Intercity najbardziej odczują pasażerowie składów Pendolino. W tym przypadku ceny biletów wzrosną o prawie 18%. O 17,5% wzrosną ceny biletów na połączenia Express Intercity, a podróż składami TLK i Intercity będzie droższa o blisko 12%. W najbliższy poniedziałek uczniowie zamieszkujący województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie rozpoczną ferie zimowe. Niestety według prognoz IMGW nie możemy liczyć na opady śniegu. Wszystko wskazuje na to, że tegorocznym feriom towarzyszyć będzie wiosenna aura. Śnieg utrzyma się tylko na Podhalu oraz w Tatrach.
Obecnie wysoko w górach grubość pokrywy śnieżnej sięga 1,5 metra. Nieco niżej na hali Gąsienicowej są to 64 cm, a na Polanie Chochołowskiej 36. Niestety nie mogę pocieszyć uczniów, którym ferie przypadną w późniejszym okresie. Do połowy lutego, a nawet dłużej, będzie napływało cieplejsze powietrze, czyli aura podobna do obecnej, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W najbliższych dniach w większości kraju termometry będą wskazywały wartości dodatnie. Ujemne temperatury prognozowane są w Zakopanem. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18:05. Zapraszam.